Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak. Witam w programie Gozi Obiektywu. A ja dzisiaj w Ustrzykach Dolnych będę rozmawiał z burmistrzem Ustrzyk, panem Bartoszem Romowiczem, ale zarazem pełnomocnikiem i liderem politycznym ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Ruchu bardziej już partii politycznej, panie burmistrzu, prawda? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Faktycznie te struktury partyjne się tworzą, ale pamiętajmy, że Szymon Hołownia postawił na taki trząs składający się z trzech elementów, czyli z Stowarzyszenia Polska 2050, z Instytutu Strategii 2050 i partii politycznej, czyli głowa, ręce i mózg tego całego przedsięwzięcia i faktycznie ten trzeci trząs, czyli partia polityczna jest w trakcie tworzenia. Panie burmistrzu, to już rok, jak pan jakby e, identyfikuje się z ruchem e, e, 2050. E, warto było? To jest to, w co pan chce dalej politycznie wejść? Czy ja uważam, że Polsce jest potrzebna Polska 2050, dlatego, że skupia ludzi, którzy mają troszkę inne podejście do polityki, tak? którzy chcą zakończyć tą wojnę polsko-polską wojnę PiSu z Platformą, ale też będą alternatywą dla wyborców Konfederacji czy Lewicy. I takim racjonalnym centrum jest właśnie Polska 2050, ale Polska oparta na pewnych filarach: na demokracji, na solidarności i na ekologii. E, czy województwo podkarpackie, Bieszczady, to jest właśnie to miejsce, gdzie Polska 2050 znajdzie e, swoich zwolenników? E, zawsze mówiło się, że to jest bastion PiSu, dziś mówi się o tym, że bardzo dużo zwolenników jest Konfederacji. Czy są również zwolennicy e, dla tego ruchu? Czy Podkarpacie jest prawicowe? Tak trzeba powiedzieć. Tak? Podkarpacie jest kościelne. Tutaj jest jeden z największych odsetków ludzi, którzy chodzą regularnie do kościoła i identyfikują się z Kościołem katolickim. I jest tu miejsce dla partii, które są w tym właśnie chrześcijańskim centrum. Myślę, że Polska 2050 jest w tym miejscu. Ale mówi się o tym, że Podkarpacie jest pisowskie nie dlatego, że. Prawo i Sprawiedliwość jest takie mocne, tylko dlatego, że ta opozycja była taka słaba i dopóki ta opozycja, co zawsze powtarzałem, czy to Platformie obywatelskie, czy PSL-owi, czy Lewicy, jeżeli ta opozycja nie będzie pracowała u źródła, od domu do domu, od zebrania wiejskiego do zebrania wiejskiego, od wydarzenia do wydarzenia małymi krokami, to nigdy się nie uda przełamać tego przekonania o pisowskim Podkarpaciu. Czy Bartosz Romowicz to jest właśnie e, lider tworzenia tej opozycji tutaj w Bieszczadach? Trudno powiedzieć, czy ja jestem tym liderem. Na pewno chciałbym, żeby Polska urządziła partia, która szanuje demokrację, która szanuje podział władzy, która nie wykorzystuje... Mediów publicznych do robienia kampanii wyborczej, i tak dalej. Więc jeżeli widzę taką alternatywę na scenie politycznej, to tę alternatywę będę wspierał. Dzisiaj przeczytałem, że Szymon Hołownia mówi, że w kolejnych wyborach wszystkie partie opozycyjne muszą iść razem. Czy pan również uważa i pan też będzie taką osobą, która będzie chciała połączyć? Te partie opozycyjne, które, czyli Platformę PSL, lewicowców, żeby iść razem do wyborów, żeby razem popierać pewne projekty, które tutaj są. Znaczy na pewno cała opozycja musi wypracować wspólny program, jak Polskę widzą po wyborach parlamentarnych. Nie sądzę, że wszystkie partie opozycyjne wystartują z jednej listy, bo to już miało miejsce i. Nie dla wszystkich zakończyło się sukcesem. Myślę, że musimy pomyśleć o tym, jaka Polska po wyborach parlamentarnych będzie i w czym się zgadzamy, a w czym się nie zgadzamy. Zrobić taki protokół uzgodnień, taki wspólny program wyborczy na Polskę po wyborach. Natomiast myślę, że do wyborów każdy będzie szedł oddzielnie. E, pan mówi, że, Pols że Polska 2050-Hołowni to jest taka prawicowa, katolicka partia. A nie przeczy to z tymi ruchami, które pan wcześniej już zrobił, na przykład aby wyprowadzić religię ze szkoły. Znaczy, nie powiedziałem, że jest prawicową katolicką partią, tylko że jest w tym racjonalnym centrum. Tak? Zresztą w programie Polski 2050 i o tym też mówi jasno szymon Hołownia, jest jasne rozdział państwa od Kościoła, określenie tych zasad współpracy i finansowania, tak aby nie było takiej sytuacji, jak mamy obecnie. że przy naborach w wielu e, instytucjach rządowych większość dofinansowań zgarniają instytucje kościelne, powiązane z instytucjami kościelnymi. Chcemy oczywiście rozdziału państwa od kościoła, ale oczywiście nikt nie wypiera chrześcijaństwa z naszej tożsamości, bo to każdy ma w nas i choćby nie wiadomo kto by rządził, to i tego z nas nie, nie wyrzuci, nie, nie wypleni. Więc myślę, że to racjonalne centrum, to centrum, które e, akceptuje Chrześcijańską tradycję, która akceptuje odmienności, różności, ale jest miejscem dla wszystkich. To jest to, co powinno w Polsce przejąć władzę. Zawsze powtarzam to, co Szymon Hołownia kiedyś napisał na Twitterze: że Polska to jest miejsce, gdzie każdy może dla siebie znaleźć to swoje miejsce, tak? że zmieścimy się tu wszyscy. Ja myślę, że zmieścimy się tu wszyscy. W również? Tak, również. W każdej. Od najmniejszej do największej społeczności. Uważam, że polityka zaszła za daleko. Kiedyś tego nie było, że samorządowcy musieli się opowiadać za którąś. Z partii politycznych po to, żeby jego mieszkańcy otrzymali jakieś fundusze. Ja jestem w ogóle przeciwny temu, żeby partie startowały w samorządach na poziomie gmin i powiatów. Ja jako nawet członek partii zawsze startowałem z Komitetu Wyborczego Wyborców, a jednoczyłem wokół siebie ludzi wszystkich opcji politycznych, bo my mamy wspólny cel. Tym celem są ustrzyki dolne i rozwój ustrzyk dolnych. Się a dzisiaj nie... przy takim rozbiciu, przy takim podziale, przy takim rowie, który sami wy, 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 wybudowaliśmy, żeby y, nie mieć za sobą tożsamości politycznej, nie mieć za sobą szyldu politycznego. Wszystko się da, tylko jest to trudne. To co dzisiaj mamy w Polsce na pewno będzie wymagało wiele lat zasypywania tych rowów, ale skoro kiedyś to było możliwe, to dlaczego teraz ma nie być możliwe? Oczywiście musimy nad tym wszyscy pracować, a już na pewno w lokalnych samorządach jest to możliwe, bo co interesuje przeciętnego Kowalskiego mieszkającego w Ustrzykach Dolnych, czy Przewodniczący Rady jest Prawa i Sprawiedliwości, a burmistrz Ma być nie. skuteczny. Ma być dla niego dobry, tak? Ma zrobić drogę, ma zadbać o dobrą edukację, o ofertę turystyczno-kulturalną i tak dalej. To interesuje mieszkańca, a nie to, jakie kto ma poglądy. I uważam, że dzielenie środków dla samorządów, według przynależności politycznej samorządowców, to jest najgorsza rzecz, jaka, jaka dotknęła polski samorząd. Czy to dotknęło również Ustrzyki? Statystyki mówią tak, gdzie mamy nabory jasne, klarowne, z kartą oceny merytorycznej, z punktacją. To otrzymujemy większość złożonych wniosków. A tam, gdzie mamy pewną uznaniowość, czy lubię, nie lubię, przynależy nie przynależę, to osiągamy niską skuteczność. Niech każdy wyciągnie wnioski sam. Panie burmistrzu, czy mamy wyciągnięte wnioski? Spadł śnieg, czy jesteśmy przygotowani, Ustrzyki, samorząd, na to, żeby przyjąć e, może nie miliony, ale tysiące młodych ludzi, którzy na ferie zimowe przyjadą do Ustrzyki? Jeśli chodzi o nas jako samorząd, to my jesteśmy gotowi, bo naszą rolą jest to, aby zadbać o to, aby drogi były odśnieżone. Aby infrastruktura dobrze służyła, przedsiębiorcy też się przygotowali. Tak? Ustrzyki dolne się rozwijają regularnie. Z roku na rok powstają coraz to nowe miejsca noclegowe. Tylko w samych Ustrzykach oficjalnie mamy około 60 apartamentów, których do niedawna nie było wcale, jeszcze 3 i 4 lata temu. więc. Tak paradoksalnie na... ten COVID trochę z... zmienił myślenie pod kątem turystyki. Tak, ale. Turystyka krajowa na covid zyskała i bieszczady zyskały. Tak jak kiedyś ta turystyka zagraniczna ze względów bezpieczeństwa, tego co się działo za granicą, była niechętnie wybierana przez naszych obywateli, to teraz przy covid z racji szczepień, ograniczeń, z racji kwarantanny, przechodzenia testów, również turystyka krajowa i bieszczady są jak najbardziej modne. Jesteśmy gotowi, bo tak naprawdę z tego tu żyjemy. Tak? Stacje narciarskie śnieg przygotowały. Wyciągi przygotowały, rozwinęły swoją infrastrukturę, zarówno gromadzenia jak i Laworta. Mamy też wyciąg przy hotelu Arłamów. Stacje funkcjonują, są czynne. Śniegu jest wyprodukowane na tyle, że powinno wystarczyć do końca ferii, jeśli nie będzie jakichś tam dużych anomalii pogodowych. Mamy infrastrukturę swoją gminną, basen, lodowisko i wiele innych, więc zapraszamy turystów do Ustrzych Dolnych. Czy Ustrzyki w tym roku znów są zimową stolicą? Myślę, że mamy spośród wszystkich samorządów lokalnych najwięcej atutów w jednym miejscu. Aczkolwiek ja jestem przeciwny temu, żeby mówić o Bieszczadach lokalnie. Bo tak naprawdę przeciętnego turystę nie interesuje, jeżeli przyjeżdża do Bieszczady, czy on jest w granicach administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska czy Solina. Patrzmy w końcu regionalnie. Tak? Powstaje wiele fajnych atrakcji turystycznych. Powstaje chociażby, powstał i funkcjonuje wyciąg bańkowy, Pani no Olszanica. Czy, panie burmistrzu, czy e, turyści, którzy wyjeżdżają na narty, mówią jadą w Alpy nie mówią czy do Austrii, czy do, 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 do Włoch, e, czy da się tak zmienić myślenie, że nie wyjeżdżamy do Ustrzyk, nie wyjeżdżamy na Solinę, tylko wyjeżdżamy w Bieszczady i że koncepcyjnie myślicie wszyscy, jako samorządowcy, przedsiębiorcy. Trzeba powiedzieć tak, że turyst, turyści tak mają, bo oni nie mówią, że jadą do Ustrzyk Dolnych na wyciąg Laworta czy na wyciąg Gromady, tylko jadą w Bieszczady i jeżeli jest wyciąg czyny na Weremieniu i są fajne warunki, to pojadą tam, jeżeli jest wyciąg na Laworta, to pojadą na Laworta, często jadą tu i tu i zmieniają, więc... Nie odbieram żadnej inwestycji u sąsiadów samorządowych jako konkurencja. Nie można tak tego odbierać. Uzupełnienie bo... ofert. Poszerzenie oferty uatrakcyjnienie, bo kolej gondolowa w Solinie, czy wyciąg bańkowy, czyli te dwie atrakcje, które tworzą się czy się utworzyły, to są dodatkowy magnes, który przyciągnął Bieszczady. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Solina ma najwięcej miejsc na w Bieszczadach w tym, na tym terenie, no to y, oni już są atrakcyjni, ale nie zmieszczą wszystkich tych turystów, którzy przyjeżdżają. Mieliśmy przykład na święta, ile było turystów w Bieszczadach. Więc automatycznie, jeżeli nie znajdziemy miejsca noclegowego w Solinie, to może wybierzemy w gminę Olszanica, może w gminie Ustrzyki, może w gminie Czarna czy Lutowiska. Więc zacznijmy patrzeć regionalnie, a nie lokalnie. Jest zielone światełko. W tym, w tym długim, czarnym tunelu, że robimy to już. Zaczęliśmy od przewozów, od, od komunikacji publicznej, od związku komunikacyjnego, który założyliśmy i któremu przewodniczę. Mam nadzieję, że to pokaże, że ta współpraca ogólnie regionalna jest korzystna dla wszystkich i będzie też owocowało kolejnymi elementami, w których będziemy tak mocno współpracować. E, Jakie inwestycje w, samorząd Ustrzyku e, zainwestował w tym roku? Mówię o roku 2021 pod kątem e, turystyki, ale też i mieszkańców, które e, robią atrakcyjne e, miejsca, jakim są uszczyki Dolne. Znaczy się tak, my, rok 2021 mieliśmy też trochę takim rokiem koncepcyjno-programowym, ponieważ przygotowywaliśmy do dokumentacji. Nie było też projektów. E, mieliśmy środki na dokumentację i to środki jak najbardziej spożytkowaliśmy. Teraz jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów na wykonawstwo i wykonawstwo pewnych rzeczy. Bo zrobiliśmy dokumentację, robimy dokumentację na wieżę widokową na górze Cholicy, na szczycie Bucznik, która będzie bardzo, bardzo fajną, bardzo atrakcyjną wieżą widokową. Robimy obecnie remont starej szkoły w Ubozew jako centrum turystyki aktywnej, z zbiornikami wodnymi itd. Camper park, czyli pole pole kamperowe w Ustrzykach Dolnych. Oprócz tego jesteśmy na etapie wykonawstwa. Budynku Szatniowego. Niedługo będziemy na etapie wykonawstwa tras biegowych 500-metrowych y, przy szkole w ustanowie Górnej, śnieżonych, y, oświetlonych. Więc tych, tych atrakcji jest coraz to, to, to więcej. Natomiast oczywiście tak, jak to w każdym samorządzie. Postawiliśmy x lamp, postawiliśmy x znaków, wybudowaliśmy x kilometrów dróg i tak naprawdę cały I czas coś się robi. się w x e, kanalizacji e, podziemnej. Dokładnie tak, ale to każdy samorząd robi, bo taka jest nasza rola. Ja postawiłem sobie taki cel, aby do roku 2022 wyremontować wszystkie najważniejsze ulice miasta ustrzyg Dolnych i praktycznie w tym roku skończymy najważniejsze ciągi komunikacyjne w mieście, tak aby ułatwić komunikację i usprawnić tą komunikację. Ostatnio zapadła decyzja, że będzie obwodnica w Lewku. Z wiele... Miast, gmin y, ubiega się, czy, czy, czy bardzo by chcieli, żeby y, y, te obwodnice były. Czy ustrzyki też chcą obwodnicę? Czy jednak ta droga, która prowadzi przez ustrzyki e, w sezonie, zapewnia na tyle bezpieczeństwo, że e, te, ta obwodnica nie jest potrzebna ustrzykom? Ustrzyki mają taką, można powiedzieć, mini obwodnicę, alternatywną obwodnicę, drogę powiatową przez Równie w kierunku Choszowa, e, która Troszeczkę odciąża ruch samochodów osobowych, które jadą w Bieszczady, bo wstukując w nawigacji, będąc w Lesku, Ustrzyki Górne potrafi pokierować właśnie tą drogą. Ja osobiście po analizie wielu opracowań po, i po rozmowie z ekspertami od, 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 od tych tematów jestem przeciwny budowie obwodnicy Ustrzyk Dolnych, bo obwodnica to jest zniechęcenie turysty do zatrzymania się w mieście. Statystyki pokazują, że wielu jest turystów, którzy zatrzymują się przypadkowo, bo widzą na przykład, że jest coś fajnego, bo jest ładny rynek, a uszyki mają ładny rynek. Albo chcą rynek. wyjść, zatrzymać się na kawę. Tak, albo do sklepu, zrobić zakupy. Jeżeli mamy obłodnice to w tym mieście, który mamy obwodnicę, musimy mieć coś ekstra, co przyciągnie. Jest wiele przypadków, nie tylko na Podkarpaciu, sam znam co najmniej trzy takie miasta, gdzie obwodnica spowodowała, owszem, odciążenie z ruchu towarowego, to zbawiła korków, ale też pozbawiła sklepów, które się zamknęły i innych punktów usługowych, bo nie było tego turysty, tego przejeżdżającego. Na dzień dzisiejszy ja jestem przeciwnikiem obwodnicy w Ustrzykach. Uważam, że rozbudowa drogi krajowej 84 na odcinku od Glinnego do Krościenka, Popres udrożnienie tej drogi, poszerzenie prawda? tej drogi, wybudowanie ścieżki rowerowej po jednej stronie, wybudowanie chodnika, chodnika i oświetlenia w zupełności by wystarczyło do tego, żeby ten ruch był w sposób bezpieczny. Organizowany i oprócz tego rozbudowa drogi wojewódzkiej z Ustrzy Dolny do Ustrzy Górny w tym samym standardzie. Ostatnio to już się będzie działo, bo dokumentacja będzie robiona przez pana marszałka województwa. To, to są potrzeby, które musimy zrealizować. Chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie i dobrej jakości nawierzchnia. Obwodnica do niczego nie jest nam potrzebna. Panie burmistrzu, yy, często na konferencjach mówi się, że a chcielibyśmy, żeby. Kolejny milion turystów przyjechał w Bieszczady. Czy pan sobie wyobraża, że, ja już nie mówię o milionie, ale że kolejne 100 tysięcy turystów przyjeżdża w duży weekend, w długi weekend majowy albo w wakacje w Bieszczady? Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć aż taką ilość turystów? Znaczy tak, potencjalnie jako całe Bieszczady jesteśmy przygotowani. Jeżeli weźmiemy pojedyncze samorządy, to niektórzy, można mówiąc kolokwialnie, mają już pod korek, jak chociażby gmina Solina, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę globalnie, to na tych turystów czekamy, bo baza się rozwija, hotelowa, restauracyjna. Oczywiście jeszcze jest wiadome wiele do zrobienia, ale jeżeli jest turysta, to automatycznie napędza on rozwój gospodarczy. Więc y, jestem przekonany, że przyjmiemy jeszcze tą, tą rzeszę turystów, która będzie chciała do nas przyjechać. Do Zakopanego i do tej komercjalizacji nam e, jeszcze, daleko? Jeszcze, jeszcze daleko. Jestem w trakcie rozmów z pewnym profesorem, który przedstawia bardzo fajne i ciekawe wnioski na temat relokacji ruchu turystycznego w Bieszczadach i na pogórzu sanocko-turczańskim w ogóle przed wjazdem w Bieszczady. Istnieje konieczność relokacji tego ruchu turystycznego odciążenia Soliny, a dociążenia Ustrzyk Dolnych, Birczy, dociążenia pogórza przemyskiego, dociążenia tej części, która umownie w Polsce nazywana jest Bieszczadami, ale geograficznie Bieszczadami nie jest. Panie burmistrzu Mówi Pan, że przyjadą y, turyści, a może przylecą turyści, y, bo mamy pewne lotnisko w Bieszczadach, y, do którego przylatywali kiedyś i y, 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 jak y, przeczytałem i y, y Tito i y, y, y Valery Giscard d'Estaing i y Honecker i y, y, y wielu... Nie, nie mówią już o Edwardzie Gierku, który, czy Doskoczyńskim, którzy często tutaj bywali, mówimy o lotnisku, bo tak by to ładnie można było nazwać, dzisiaj jest to wprawdzie lądowisko w gminie Bircza. Trochę łączone z Arłamowem. Ostatnio Pan się wypowiedział, że albo rozpoczął temat. Że to lotnisko powinno istnieć, i to lotnisko ma rację bytu. Czy to nie jest tak, że trochę Pan Bartosz Romowicz wyskoczył z pewnym dokumentem i mówi, że ja tu chcę zrobić coś, co jest nierealne? Czy jest pan stu procentach pewny, że to lotnisko ma rację bytu, to lotnisko było kiedyś w PRL-u i to lotnisko może dzisiaj w XXI wieku służyć Bieszczadom i być e, atrakcyjnym, e, na przykład turystycznym e, sposobem dotarcia w Bieszczady. Jak przeczytałem komentarze, to są takie dwa skrajne. Romowicz odleciał, albo lot... przyleciał. Albo Romowicz mierzy wysoko, tak? Jeden jest pozytywny, drugi jest negatywny. Ja powiem tak, można powiedzieć, że cele osiągnęliśmy, tak, bo Rozpoczęliśmy ogromną, naprawdę ogromną debatę w wielu środowiskach, w wielu miejscach, w wielu mediach na temat tego, jaki transport powinien być w Bieszczadach. Jeżeli to się stało przez wypowiedź i uchwałę dotyczącą poszerzenia gminy w sprawie lotniska, to tak się stało, ale dzisiaj tak naprawdę zaczęliśmy dyskutować znowu o kolei w Bieszczadach, której nie ma, której nie ma o rozwoju dróg, które pozostawiają wiele do życzenia. O alternatywnych innych metodach komunikacji, jako, jaką jest samolot. Została nam jeszcze furmanka, ale to już nie te czasy, tak? Więc rozpoczęliśmy fajne. nogi są jeszcze popularne, ale nie na dłuższe dystanse. Tak. Więc my dzisiaj musimy rozmawiać globalnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty. Aspekty mieszkańców, którzy tu są i chcą stąd wyjechać turystów, którzy tu chcą przyjechać chcą to zrobić sprawnie, z zachowaniem oczywiście walorów przyrodniczych tego terenu i z racjonalnością wydatków. Bo pomysły chociażby kolei, zacne oczywiście, każdy chciałby mieć szybką kolej. Można pojechać do Francji i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Ale jeżeli mamy włożyć miliardy złotych w to, żeby udrożnić jedną linię kolejową, na której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile będzie pasażerów korzystało, a po drugie, która nie doprowadzi nas w głębokie bieszczady, tylko na przedmieścia bieszczad, do dolnych, to trzeba sobie po prostu zadać pytanie, czy warto. A do Podobnie, autostrady nam daleko. Do autostrady nam daleko, mamy zjazd autostradowy w Orłach, to jest półtorej godziny jazdy. Do S19 nam będzie daleko, bo to będzie w miejscu piastowym kolejne półtorej godziny. Więc dzisiaj dochodzimy do takiej ściany, że do Rzeszowa zajmuje nam droga mniej więcej tyle samo, co potem praktycznie z Rzeszowa do Warszawy. Tylko że tu mamy 120 km, tu mamy prawie 400. I to jest ta różnica. I my dzisiaj musimy sobie w poważnym gronie, w gronie specjalistów od kolei, od, samo, od lotnictwa, od, sam, od samolotów pasażerskich, od budowy dróg, od ekologii, od planistów, od osób zajmujących się geografią, geopolityką. Pamiętajmy, że w jakim jesteśmy terenie. Ale też i na różnych szczeblach, od gminnego, aż po, aż po krajowy, e, rządowy. Aż po krajowy, rządowy, tak. tak z, z porozmawiać, jak ta, ten transport ma wyglądać, żeby, żeby ustalić taką m, plan, tak, 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 taką, nie wiem, jakąś spójną strategię komunikacyjną w Bieszczadach z określeniem kamieni milowych, czyli co, kiedy i gdzie. Przy uwzględnieniu wszystkich, naprawdę wszystkich środowisk, od potrzeb mieszkańców, przez to, że jesteśmy w jednym z najbardziej cennych przyrodniczo kawałków naszego kraju, ale przez racjonalność kosztową. I mm, pracuję nad tym, żeby w, na przyłomie stycznia lutego zorganizować w formie hybrydowej takie spotkanie wielu ekspertów, taką konferencję debatę, właśnie z tymi wszystkimi ekspertami, o których wymieniłem, i wypracować, zrobić taki dokument, który pokaże transport bieszczady 2020. 30, 40, 50, nie wiem, jakaś perspektywa. I wtedy do tego dążyć. Żeby to nie było na tej zasadzie, że siądzie sobie jeden zarządca drogi, czy to drogi powiatowej gminy, czy wojewódzkiej, powie: Ja tu zrobię drogę, bo mi się to podoba. Tylko, żeby on wiedział, ta droga jest potrzebna w pierwszej kolejności albo w ostatniej kolejności. I nad tym musimy rozmawiać. A niestety mamy taką zdolność do spłaszczania tematu. Jeżeli Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaproponował Radzie Miejskiej podjęcie uchwały o poszerzeniu granic gminy, żeby utworzyć lotnisko z istniejącego lądowiska, to najlepszy przekaz jest taki, że ten niedobry burmistrz Ustrzych Dolnych chce zniszczyć przyrodę, wyciąć drzewa i wybudować w środku Bieszat port lotniczy. Ale piszą to ludzie, którzy nie wiedzą, jak w ogóle to lądowisko obecnie wygląda. Więc to też zachęcam do tego, żeby najpierw zapoznać się z tematem, przyjechać zobaczyć, ale nie przyjechać samochodem, tylko spróbować się dostać z Warszawy do nas autobusem albo busem, albo jeszcze innym środkiem komunikacji zbiorowej, i zobaczyć, że to jest problem, i wtedy dopiero się wypowiadać. Jestem przeciwny. To lotnisko żyje. To lotnisko, ono teraz żyje, ono jest, ma zarządcę. Ten zarządca dzierżawi ten grunt od skarbu państwa, lasów państwowych. Można tam wylądować. Jeżeli ktoś ma jakąś tam, nie wiem, kasę, czy, czy Herkulesę, czy cokolwiek innego i ma na to pieniądze, no to może zapłacić i wylądować w dobrych warunkach pogodowych w dzień, bo to umożliwia. Często się spotykamy też z tym, że, ktoś mówi, albo nie będą nad bieszczadami nam latać samoloty. Wczoraj Już latają. Dokładnie. Wczoraj byłem na, na wieczorem na spacerze i patrzę na niebo, a tam dosłownie się prawie przecinają trzy y, samoloty. Oczywiście na innych wysokościach i tak dalej, ale siady pozostają. Wchodzimy na flight radar i widzimy, że jest jakiś tam kanał komunikacyjny, kanał lotniczy. To to samo to już latają. Tylko kwestia, jak je racjonalnie wykorzystać, i pytanie, czy je wykorzystywać, bo ja też nie przesądzam, że to lotnisko jest po pierwsze potrzebne. Po drugie, czy jest racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego. My dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców w formie konsultacji społecznych, które trwają do 15 lutego, czy oni tego chcą. Jak mieszkańcy powiedzą, że chcą, to moją rolę jako organu wykonawczego jest to, żeby dalej szukać rozwiązań. A jeżeli mieszkańcy powiedzą, że nie chcą, to nie wracamy do tematu i mówimy, że tematu lotniska nie ma. Panie burmistrzu, więc y, mam nadzieję, że y, w lutym czy w marcu spotkamy się i będziemy wtedy wiedzieć, czy mieszkańcy chcą, czy nie chcą, czy w tą stronę będzie, y, będą szły rozmowy, bo to nie tylko decyzja mieszkańców y, gminy Uszczyki, ale to i, i sąsiednich gmin, województwa i y, myślę, z y, sfer rządowych, bo to jest bardzo duże y, przedsięwzięcie, ale ta najważniejsza rozmowa i koncepcja o tym w którą stronę mają iść Bieszczady, w którą stronę mają iść samorządy Bieszczadów. W którą stronę my mamy wszyscy iść, żebyśmy nie utonęli w korkach od jednego ronda do drugiego, a żebyśmy przyjechali i wygodnie odpoczęli w Bieszczadach i w Ustrzykach. Czego panu i sobie życzę i za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że moim państwa gościem był pan Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję panu i dziękuję państwu.